nam do nas należy. Nie damy nikomu, nikomu nie damy, że Puchar do nas należy. Drużyna OSP Kielno w kategorii mężczyźni, OSP Bojano w kategorii kobiet, młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców z Częstkowa i młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z Łebna zwycięzcami tegorocznych gminnych zawodów pożarniczych, które miały miejsce w tym roku w Kielnie. Pogoda dopisała, kibice także, a gorącej atmosfery dostarczały emocje ze strony uczestników zawodów. Ocenie podlegały następujące konkurencje: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i montażem węży, Następnie tak zwana bojówka, czyli uruchomienie pomp, rozwinięcie węży, trafienie strumieniem wody do określonych celów. Nieco inaczej wyglądała bojówka u młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie drużyny musiały pokonać tor m.in. z tunelem, gaśnicą wodną, trafić do celu, uruchomić alarm. Ostatnią konkurencją była musztra i tutaj szczególną uwagę sędziów zwróciła młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczyn z Łebna, która wykonywała ją wręcz wzorcowo. Najbardziej cieszy fakt, że praktycznie w ciągu roku gminne jednostki OSP znacznie powiększyły swoje szeregi o młodzieżowe drużyny pożarnicze. Młodzież świetnie prezentująca się w nowo zakupionych mundurach bojowych z dumą i odpowiednim zacięciem i duchem walki reprezentowała swoje jednostki. Dobrze wyszkoleni młodzi strażacy to przyszłość dla doskonałej sprawności bojowej OSP. Dla nas mieszkańców inwestycja we własne bezpieczeństwo. Cieszy to, że jak wszyscy szpalerzy się ustawili na odprawie, to 3/4, czyli grubo ponad setka, to jest młodzież. To jest młodzież, która uczy się w szkole, która, nie chcę użyć słowa, została zwerbowana, ale to są ludzie, którzy... Rodzice chcieli przede wszystkim, żeby wstąpili w
zastępy straży, ochotniczej straży pożarnej. To jest praca w naszych jednostkach, w 6 jednostkach opiekunów młodzieżowych drużyn. No i mamy efekt. Mamy efekt po paru latach, że takie zastępy, ponad setka młodych ludzi, dużo też dziewczyn, które no, za parę lat będą dbały o bezpieczeństwo naszych przede wszystkim mieszkańców. W straży nigdy nie jest za wiele faktycznie osób. Przypomnę, że jest to pełen wolontariat i naprawdę to są ludzie, którzy chcą uczestniczyć, chcą pomagać ludziom, mieszkańcom, chcą pomagać poszkodowanym, tym, którzy na terenie naszej gminy mogą się znaleźć, a różne zdarzenia mamy w tej chwili, nie tylko komunikacyjne, nie drogowe, jakieś anomalia pogodowe, pożary, co jest w sumie najgorsze. Często do różnych zdarzeń dochodzi i jako prezes gmin, ale przede wszystkim jako gospodarz gminy, cieszę się z tego, że tak OSP gminy Szemud stoi właśnie młodzieżą, ale to jest zasługa wszystkich też dorosłych, seniorów. I za to bym chciał dzisiaj im bardzo, bardzo podziękować, że czynnie uczestniczą, czynnie się zajmują, bo dzisiaj przyjechali, ale oni ćwiczą tutaj niektórzy od paru miesięcy. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny podczas konkurencji był czas odpowiednio przeliczany na punkty. Czas, który podczas akcji ratowniczych czy gaśniczych często odgrywa kluczowe znaczenie. Same zawody to doskonałe widowisko dla kibiców, dla strażaków forma zabawy i wzajemnej integracji. I nie o punkty tutaj chodzi, ale przede wszystkim o samo sprawdzenie sprawności bojowej poszczególnych jednostek. Innymi słowy, kontrola tych obszarów, które wymagają na przykład dopracowania przećwiczenia. Jednakże laik będący na zawodach mógł dostrzec, że praktycznie każda z jednostek prezentowała wysoki stopień wyszkolenia.